Przyjm Boże, coś Wam powiem. Zbliżając się do Boga, chcielibyśmy mieć lżej. Trochę jak w takim życiu zawodowym, że im wyżej w hierarchii, tym mniej ciężkiej pracy. No tu nie ma taryfy ulgowej. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Lekko według wielu ludzi to mają ci, co są daleko od Boga. Ograniczają się do tego, co konieczne, ale i to nawet bez jakiegoś takiego przekonania. Traktują wiarę bardzo rytualnie i zwyczajowo, a nie jako styl życia. Skoro napisane jest w prawie, że raz w roku się spowiadać i komunię świętą przyjąć, to idą raz w roku. Dziecko musi iść do komunii, to pójdzie, ale podstaw wiary i pobożności w domu się nie nauczy. Jak trzeba pochować babcię albo ojca, to się pochowa, ksiądz będzie, msza będzie, ale do komunii nie ma komu podejść, bo przecież trzeba się wyspowiadać. Ale po co? I to niby jest lekkie życie, ale obciążone grzechem zaniedbania. Bez świadomości, że chrześcijaństwo i wiara to nie są prywatne sprawy. W korporacji ludzie poddają się wszelkim regułom i zasadom, bo praca jednego ma wpływ na pracę całego zespołu. I tam nie ma problemu. A z wiarą? Bo nikt mnie z tego nie rozlicza? Nie mam z tego żadnych konsekwencji? Nie ma wymiernej kary? Wszystko jest odłożone w czasie. Wiem, że dziś jest tendencja, żeby wiele rzeczy bagatelizować i upraszczać. Wmawiać sobie, że przecież nic się nie stanie, jak sobie odpuszczę. Jak po tygodniu pracy spędzę niedzielę na słodkim lenistwie. Dzieci z klas drugich w kościele jeszcze nie widzę, ale zobaczę je od września. Dzieci po komunii czy bierzmowaniu też już nie widzę, bo przecież już nie trzeba. Znosi się prawo i tego się naucza w domach. A Jezus mówi, że taki człowiek będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Najmniejszy, czyli ostatni. Być może pomijany. Być ostatnim to pokazanie, że za bardzo się do niczego nie przykładałem. To przyznanie się, że duchowo byłem leniwy. Ostatni nie zgubi się w tłumie. Będzie widziany wyraźnie. Święty Jan napisał, kto mówi, znam go, czyli Jezusa, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto mówi, wierzę, ale, oto ale się potyka. Jedno słowo, które odkrywa prawdę. Nasz Pan uczy, że przyszedł na świat ustanowić w sposób ostateczny prawo Boże i rzeczywiście dokonał tego przez swoje nauczanie i przede wszystkim przez swoją ofiarę na krzyżu. Prawo Pańskie jest prawem wolności, ponieważ jest prawem miłości, a miłość w tym, co małe, ma ogromne znaczenie. Tak uczył święty José María Escrivá. Wielkie dusze przywiązują ogromną wagę do rzeczy małych. Prawo jest nam potrzebne, bo dzięki niemu wprowadzane są zasady, poprzez które żyje nam się łatwiej i praktyczniej. Prawu podlegają wszyscy, przez co powinien teoretycznie panować ład i porządek. Jednak życie weryfikuje wszystko, przez to wielu z nas przekracza ten ład i porządek. A to z kolei burzy harmonię. Sam sobie przepis może i jest suchy, jednak gdy dodamy do niego nasze serce, staje się czymś naturalnym. Prawo ma nadawać naszemu życiu głębszy sens, by nie było dla nas ciężarem. A jeśli brakuje ci sił, niech sam Jezus wypełni twoje życie swoją miłością. Z Panem Bogiem.